Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo wraz oczywiście z Deseo. Hejka, kochani. Witajcie w kolejnym customie z gry Tomb Raider. To jest nasza seria customowy trójkącik, więc jest i gość z nami. Tym razem jest to Daniel. Cześć wam. Zagramy sobie w custom pod tytułem The Lost Temple. Ocena jest 6,5, więc taka dość mała, ale zobaczymy jak będzie. W sumie to nieważne. Liczy się zabawa, nie? Dokładnie. Autorem trzeba dać też szansę takim niszowym customom. Tak właśnie. Autorem jest Pedro the Gamer, jakiś Włoch. I słuchajcie, w folderze tam jest taki filmik, właśnie zaraz wam go pokażemy. Filmik taki jakby opowiadający historię tego customu. Tutaj Lara spotyka się z jakimś przyjacielem. Najpierw sznupie tutaj w książkach, znajduje jakiś informacje o artefakcie, ale ten przyjaciel ją tutaj ostrzega, żeby uważała w swojej przygodzie. Także tak się zapowiada, jeśli chodzi króciutko, fabularnie. To co? Możemy zaczynać? To jest ogólnie z tej serii, nie? The Room Challenge. Tak, One Room Challenge. A zauważyliście, że tam brakuje E? Czy tylko ja to zauważyłam? Jakie E? Co? Gdzie? Challenge. Nie wiem. One Room Challenge pisze pod Tomb Raider, tam eby nie brakuje przypadkiem. One Room... czy... ja nie wiem. Po G nie powinno być E? Challenge? Tak? No. Nie wiem. Jezus Maria, powinno tak być. Mi się... no właśnie, tak, tak? Się chyba myślę. Powinno być tak. To... wow. Spróbuję to wyobrazić, jakby pisał, ale to... chyba tak. Dobra, no, to co, odpalamy? Odpalamy, no. Tak. Nós precisamos encontrar aquela relíquia. Antes que... antes do quê? Essa relíquia possui poderes sobrenaturais. Lembra da sua aventura no castelo? É claro que eu lembro. Você viu o que ela causa. Uma grande tempestade gelada e uma grande destruição. Lara, tome cuidado com os antigos castelos. Eles são cheios de armadilhas. Não se preocupe comigo. Eu vou ficar bem. Zawsze taki filmik pomaga zlokalizować wszystko, nie? Mhm. Jakieś klucze? Artefakty? Exploring Ancient Castle. Ja muszę sobie podgłośnić strzelanie. Kurde, menu zapisu mi się nie pokazuje, nie wiem. Jak klikniecie. Co, na Escape? Czy... na F... nie, no wszystko, ja robię F5, nie? Tak. Aha, no, ale no nie, pokazuję. Zapis, no. Masz taką. Podoba mi się model Lary. Ja lubię ten model. Z 2013. No ja kliknąłem F5 i mnie po prostu zacięło grę. A nie, czekaj, jest dobra. To, chociaż... to może wiesz co, jak chcesz... to... myszką, żeby on jakby może wychodzi z gry czy coś, nie wiem. Ojej. Już mój błędnik szaleje, już mi jest niedobrze. Są momenty, że ta kamera, no tragedia. Jak zaczynamy grę i wejdziecie sobie w lewy róg, tam są takie... Maria, ja mam tutaj całą ekipę. No ja też. No to, teraz, tak. No to. Czekajcie, bo to... więcej a no, ta was... kamera. No. Też tak zrobiła. Ajajaj.
Wiecie co? Dobra. Jeden mi się gościu zaciął w ogóle. No właśnie mi też. Więc to chyba nie przypadek. Dobra. Ale udało mi się, słuchajcie. Nie wiem jak tam. Dobra, mam za głośno tą muzykę. No, ja też słuchajcie. Ja tak ściszyłem, że znowu nie słyszę. Ja ją tak właśnie czasami podgłośniam, dlatego żebyśmy słyszeli, na przykład jakby były jakieś cutscenki, nie? No właśnie. Tutaj tylko, akurat... że najgorsze jest to, że ta nuta chyba będzie leciała, dopóki ja go nie zabiję, ale o, okej. Okay. Tutaj potrzebuję jakiegoś klucza. Dobrze, ja chyba ściszyłem mocno, bo jeśli nuta jest. Okej. Okay. Jak ci się zacina, Daniel, to sobie lepiej normalnie, nie? W escape wchodzi. Mhm. I zapisuj, nie przez F5. No jednego zabiłem. Aha, tutaj kamera, rzeczywiście, ale to trzeba... Po prostu się oddalić z powrotem i... Tak, albo rozglądanie tak, nacisnąć, jest... czyli zero, nie? Mhm. Tutaj potrzebujemy jestem tu na razie klucza. Właśnie koło tego klucza, znaczy koło wejścia na klucz jestem. Ale w sumie ja już znalazłem trzy takie, słuchajcie, wejścia na klucz. O Boż. No. Te wiaderko można zabrać? Nie. A tu? Dlaczego on nie chce się zabić? Wiesz co, bo ty musisz celować, on słychać jak on tak jęczy, to wtedy wiesz, że w niego celujesz. Najpierw no to musisz... znaczy, że starczy, że jest wtedy dobrze. Nie? Tak. No to fajnie, bo ja ściszyłem w miarę mocno i tam nie słyszę właściwie, czy... A, dobra, jeszcze jeden został. I musisz tą tarczę najpierw, nie? Przedrzeć się przez tarczę. Tutaj widzę, czekajcie. Mamy... To jest dźwignia? Dźwignia jest. Dobra. Poszło. O, mam shotguna. Tu jest... Aha, bo tutaj... A, to będą te jakieś... Na kryształki, tak? To będzie trzeba to... Chyba widziałem. Tak, trzy kolory są. Niebieski, żółty i fioletowy. Słuchajcie, tutaj gdzie te skrzynki... Możecie się jeszcze cofnąć. Tutaj gdzie te skrzynki są... No. To jest taka z tymi beczkami na nimi? Tak, na nich? No nie, obok są jeszcze takie skrzynki przy ścianie. To tu jest taka podłoga, która się zawali i za nią jest shotgun, jakbyście chcieli. Dobrze. A tu jest jakaś dźwignia. To ja muszę sprawdzić, bo... A nie, to ja do wody wpadłam, to nie tutaj. Do wody? Właśnie koło tych skrzynek jest woda. Jezus, to... ten odgłos zabierania powietrza jest tragiczny. To jest ten sam właśnie, co w menu. Aha, wiewiórki. A co, płyniemy? Nie, czy wiem, jeszcze nie? Na razie. Nie, nie wiem. Obok tej wody. Tutaj gdzie te skrzynie, no? Po drugiej stronie. A żeby coś zbierać, to... A, na kontrol. Nie chciała mi jakoś tego złapać. Ale masz shotguna? Macie shotguna? Mam. No jeszcze nie mam, ale już znalazłam to dobra. Miejsce. Tam widzę jakiś miecz płonie. No ja dźwignię przesunęłam tam a gdzie? Przy schodach. Jest woda. Przy schodach? Przy schodach. A gdzie tu są schody? Latacie, też szukam teraz. To właściwie jest wejście do czegoś i trzeba wejść. Ten po lewej stronie jak się zaczyna to... Aha, dobra, mam. No to tam były te takie konary, co są, tak? To ci chodzi? Są tutaj... Właściwie tutaj to chyba jest dla koni ten... A to tam siano, tak, ale są, tak. One były na cutscence pokazane drewno. Nie wiem, czy będzie musieli to podpalić, czy co. A właśnie, no, było. Ale ewidentnie było zbliżenie właśnie na ten, na to drewno. A co w ogóle zrobiła dźwignia przy schodach? No właśnie nic, nie wiem. Znaczy coś na pewno zrobiła, ale ja nie wiem co. No i tam pod schodami, że tak powiem, masz dźwignię. Tak, tak. Możesz co? Tutaj... Obok schodów. Obok schodów, zaraz tak. Pod... Są. Pod schodami. To... A, bo to do góry i do dołu można. Wchodzę na górę. Tu jest jakaś krata. To nie jest, że raz się ustawia, tylko możesz z powrotem go. Aha. Więc może coś wyłączamy. Wejście na górę. Tu wchodzę na górę, ale tutaj. Może ja bym, ale czy to jest sens, bo tam się w sumie pali. To jest studnia też, ten na środku, no to powinno chyba coś być z tym. Tu są, ja jestem na górze widziałam. Tutaj, ale tutaj zamknięte jedne drzwi. Po lewej tak, stronie ale zamknięte. Ja tutaj... Tak, ale ja wskoczyłam jeszcze tutaj, na te, gdzie są te skrzynie, nie? Gdzie tego shotguna zbieraliśmy. To tutaj jest taki parkour, ale tam chyba nie ma sensu, bo tam jest znowu kolejne wejście na klucz i płonie taki miecz, więc... Tak, tak, właśnie ten miecz, widziałem go. Mhm. To na pewno... A w tej wodzie nic nie znaleźć. Właśnie ja bym do tej wody proponowała. Aha, a ja wiecie co, wlazłem tutaj na górę i na górze jest, jak wejdziecie po schodach... O kurwa, znaczy... Aha. A tam co? Ale ja tam nic nie widziałam, co tam masz. No tam się wchodzi na górę, ona coś tu gada, oczywiście po włosku, nie? Ale ciul.
No i jest ten jeden artefakt fioletowy, Dobra, ja tego nie zauważyłam, jaka jestem tam. Czekaj, to ja wypłynę z powrotem i mi powiesz, gdzie w ogóle. Na górę, jak wejdziecie po schodach, to na prawo trzeba tam skoczyć. Ona coś mówi, też tak muzyka się włączyła, nie? Myślałam, że to... Mam artefakt fioletowy, słuchajcie, purple. Oho, mam. Mhm. Podgłośniłem trochę. I tu są flary też za siedzeniami. Czemuście się tak jezusował? Nic mi tu nie wyskoczyło. Okej. Okay. Jeszcze. No, minus tego kostomu jest taki, że trochę się tekstury tak psują, jakby jedno na drugie nałożone są. No pewnie stąd też ocena na pewno. No, tak. Czyli to tak mówiłeś, że schodami na górę i... No, na prawo do na góry. Na prawo, tam gdzie masz tą kratę zamkniętą, to zaraz obok jest... Wyżej, trzeba wskoczyć na górę, wyżej. Aha. Tutaj. A ona się złapie jakoś tutaj? Żeby wejść? No tak musisz chyba skoczyć, wiesz, tak bok, żebyś tak się bokiem nie... Tak bokiem trzeba, tak, bo ona zjeżdża. Żebyś nie zjechał. Aha. Dobra. Tak obchodzę dookoła tą biblioteczkę. Ja też. Tutaj można coś... Może trzeba, słuchajcie, tutaj są te takie... jak to się nazywa? Takie tortury tu. To może tu coś kręcić. Działam jak na czarownicę. Znaczy się, no, na zwykłe kobiety, które były nazywane czarownicami. No można się... Tak myślałam, znały, że ona mi się... Znały już komputery i telewizory. To już były wiedźmami. Tak to już było. Może te tarcze trzeba strzelić? Nie. Właśnie też już próbowałam. Kuźwa. Bo tu jest jeszcze taka, taki podest z tą książką. Też nie. No to o, nie mam pomysłu. Na górze nareszcie. No to na dół w takim razie. Czekaj jeszcze. Znaczy... Niech Daniel sobie weźmie ten artefakt. No, wiem. Jest kubeł tej... Znaczy się... Wiaderko. Wiaderko. No, to wiaderko. Tam ale też nie było. Da się go wziąć. Nie, nie. Na dole też było wiaderko. Nie mogę właśnie. No, myślałam, że trzeba. No ja też chciałam go zabrać, ale się nie da. Jeszcze zobaczę może. Dobra, to te fioletowi już ma. Okej. Okay. Fioletowy ale mamy. Też to łóżko kojarzy mi się z Outlastem. Grałeś może w dwójkę? Prawda? W dwójkę? Albo graliście? Nie, w dwójkę nie. W dwójkę jeszcze nie. Wam wyszedł też jeden ten? Tak, tak. Okej. Okay. Tak, tak. To co, idziemy na dół? Ale po drugiej stronie też jest wskoczeń. Ha, byłem tam, zamknięte. Na samym końcu są drzwi zamknięte. Okay. To co, a to może ta woda? Dwójkę od lasta? Jak będę miał, może? To tak, tak, tak. Chciałbym to nagrać też z kamerą. No sprzęcior już masz. Nie to, że nie miałeś do tej pory, ale... No. Ale teraz masz konkret. Jakkolwiek to... Okej, nie masz. Chyba macie mnie tylko skojarzenia. Nie, no gdzie tam. Ale ja się przyzwyczaiłem. Wskoczyłam do tej wody. To dobrze, wskocz Deseo, do zimnej najlepiej. Tak, do zimnej. Ty baba jego jedna. Tak. Czemu to wszystko lewituje? To jest nienaturalne. Bo to woda jest. Słuchajcie, ale... No ale to aż tak... Metalowe rzeczy ten. No metalowe rzeczy, żeby wózek lewitował. No. Nie, najlepsze są te takie... Co to są? Te takie kulki z tymi kolcami. O, czekaj. Dźwignia podwodna. Dźwignia podwodna? Dobra. Jak wpływaliśmy tutaj, to na lewo jest takie trójkątne wpłynięcie i otwiera nam kratę na zewnątrz. A, taki rożek, no. Tak. No, 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 dobra, mam. Tu jest taki rycerz metalowy. Tak, dobra, ale tam jeszcze dalej jest. Się dało wpłynąć, tylko zaraz mi braknie powietrza. Jeszcze muszę płynąć dalej. Będę musiał chyba wypłynąć i znowu zabieranie tego jakoś... powietrza to jest straszne, mi się śmiać z tego chce. No. A gdzie jeszcze mówiłaś? Jeszcze gdzieś jest? No właśnie tam koło tej dźwigni, nie da się tam dalej płynąć? Bo... Tam była beczka, nie wiem, ona zatrzymała. Mówię. Ta beczka właśnie jest, ten, nie, jedna blokuje jakby przejście. Aha, blokuje przejście. Tak, faktycznie, dobra. Ale tu są takie wnęki jeszcze, nie ma nic w tych wnękach? No właśnie, tak tutaj, myślę, że warto wodzie? By się było. Bo to może się... W tej wodzie jakby wygląda jedna ściana tak, jakby ta tekstura inaczej się świeci i nie wiem, czy to będzie, czy to błąd, czy to jest znowu przejście jakieś?
Świeci się inaczej. Tu są kolce. Ja chyba ją mijałam. A na tych kolcach coś jest? Nie, nie ma. A gdzie macie te dźwignie? No taki rożek tam jest. Tam jest taki rycerz. No tam gdzie ta beczka. Tylko po drugiej stronie tej beczki. Tylko od drugiej strony musisz właśnie, bo ty pewnie koło tej beczki byłeś z... Czyli jak wchodzimy do tej wody... Na lewo. Na lewo. To trzymaj się cały czas lewo. Lewej ściany musisz się trzymać cały czas. No. I do samego końca. Tam jest taki rożek. Jest, widzę, dobra. To co, idziemy tam, gdzie się otworzyło? No niby tak, ale tutaj jest zamurowane. Hello. Aha. A dobra, nie, to się da przesunąć, okej. Okay. Aha. Mam pomysł, bo tu jest taki przed tym kwadrat. Może na ten kwadrat to trzeba przesunąć. Takie dziwne podłoże. No właśnie, to przesuwam to. Masz, Daniel, dźwignię, tak? No dźwignię mam, ale nie wiem na ile mi starcza. A to musisz się teraz wrócić szybciutko, nie? Tak. Od razu. Wracam. A jak wracam, coś to... Nie. O, mamy żółty. Nie. Tak na trzy. Dobra, nie jeszcze raz. Spoko, nie ma problemu. To wy sobie grajcie. Nie, no poczekamy, no jak. No poczekamy, to nie, nie, nie. No nie, mów mi, czekaj. Aha, czekam, bo mi z tego... Całe intro znowu muszę oglądać. O, skąd my to znamy? Skąd ja to znam? No, to jest ból. Na razie sobie tutaj spaceruję, ale wiesz co, Frodo, pokazał się ten żółty, no ale co. Ale gdzie? No właśnie gdzie? Nie da się na tego klocka wskoczyć w ogóle. Aha, nie da się, aha. No nie da się. No, nie, no ja nie mogę, może ty możesz, nie, może nie. Ty masz magiczny klocek. Tak. A wiesz co, to jest na schody, na samą górę, jak wejdziesz po schodach. Czekaj, wow, jakie spadki klatek, co to było? Okej. No ale to aha, jeszcze... faktyko. Dobra, no to czekamy na Daniela. Dobrze, czekamy. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. No. Mamy. No ale tak. Co teraz w takim razie? To na razie mamy dwa, potrzebujemy jeszcze jeden, tak? Niebieski. Co teraz, ja słuchajcie? Ja bym tutaj teraz może się skupiła na tym, na tych skrzyniach, na tym parkurze, ale jak się tam dostać? Tylko, że tam płonie. No ja wiem, ale jeszcze kurde, obok są, nie? No dobra, to... Z tego boku można by było, bo tam jest dziura w ścianie, nie wiem, czy ty ją widzisz. No czerwoną tak, naprzeciwko. Czy widzicie, z czerwoną poświatą. Naprzeciwko... Przesuwaliście ten blok właściwie, który się wysunął? Tak, bo da tak. Się ją przesuwać. Tak, tak. Tak, no on go właśnie wsunął na to miejsce i dzięki temu pojawił się ten żółty. No. Ale nie da się na niego wskoczyć, bo można by było na ten rożek no tam. No właśnie. Tak, no, ale nie da się niestety na niego wskakiwać. Mhm. Taka dupa. To tutaj rzeczywiście, jak jest ten miecz, to jest tam taka wnęka. No dobrze, to może spróbujemy. No ale nie wiem, jak się tam dostać. Tutaj po tych pochylniach? Ta pierwsza jest taka niżej. No tak, no ale... I później no tak, na tą... Wiem. Tu... Mhm. Oj. Najgorsze jest to, że jak się skupiam na tej grze, to was nie słyszę i czasami robicie coś i ja nie wiem, co zrobić. No to spodziewam się. Ale właśnie na tych skrzyniach próbuję coś robić teraz. No, musisz... Znaczy, nie wchodź na skrzynię, tylko od razu na tą najniższą pochylnię. Na tą najniższą. Tak, musisz z niej rolem wskoczyć na tą drugą, chwycić się łapkami, albo ewentualnie tamtej... Z tej pierwszej generalnie musisz wskoczyć jakby na taki filar. Rolem, no musisz się tak obracać, skacząc z jednej pochylni na drugą. No wiem, o co chodzi, tylko właśnie nie wiem, czy na tyle mi to się ale uda. Wiecie co, ja nie wiem, czy to jest sens tutaj iść. Chociaż? Czemu? Aha, można by było ominąć, no. No ominęłam, można tu wskoczyć. Jestem, ale... dobra, jestem. Mhm. A ona jest tak, że jak na przykład się na pochylnie podnosisz, to no. Możesz od razu rolem się odskoczyć? Do tyłu, no. To, czyli musisz jakby skok i rol za jednym razem robić, tak? Tak. Okay. Tak. Okej. Kurde, dałam new game. Ale, bo teraz ja jestem właściwie na tych pochylniach, skaczę sobie, ale nie wiem, w którą, gdzie ja mam. No. Aha, tam jest, dobra, no. Już widzę. No.
Powiedz mi, Frodo, jak ty tam zeskoczyłeś na dół? Bo wiesz co, ona się tu mi baguje, mi się. Nie pozwala mi zejść na dół. I jak ja odskoczyłam jakby pod kątem, to spadając w dół się spaliłam. Aj, nie. Nie, to się tutaj, słuchajcie, nie da. Coś jest zbadżone tu. Nie można tu zejść. Ja sobie poglądam. Co tam w ogóle jest? Ciekawe, ile razy włączę jeszcze dzisiaj New Game. Tam jest klucz. Może to nie jest właściwa droga, co? Nie wiecie, no, co? Ja na tych pochyniach jestem, podskakuję i próbuję na ten płaski dojść, ale nie mogę jakoś właśnie na niego wskoczyć. Tak jakoś nie chcę się na ten róg jakby tak... Bo wiesz co? Bo jak robisz, jak skaczesz i dajesz rolę... którym altem? Kręcić, musisz jeszcze skręcić w stronę. Skręcam właśnie w tą stronę, nie? No, jestem tak jakby już blisko, ale akurat... Ona nie chce skręcić. Nie chce, ale wiesz co, to mi się tak robi przy tym alcie jednym. Jak używam ten drugi alt, no to wtedy ona skręca. Aha. No nie? No tak mamy z tymi altami. A czekaj, bo ona się obróciła teraz. Nie wiem jak to zrobiłem, ale tylko jakoś wiecie, się obróciła w drugą stronę i wtedy może się złapie. Ja tutaj nie widzę nic. Tu nie można zejść. Ja nie mogę tu zejść. To jest jakieś zbadżone coś tu. A tutaj coś było? Tu potrzebujemy klucza. A właśnie. Czy to jest zbadżone? Czy to tak ma być? Bo tak naprawdę tu to tutaj jest... Jak tak spojrzysz w tą dziurę, nie? No. No to widzisz tam wejście tutaj, gdzie z drugiej strony jest to, ta brama. I tu potrzeba klucza, więc ja myślę, że to jest właściwe przejście, a nie tam. No być może. Nie wiem, tylko co jeszcze tutaj moglibyśmy zrobić? Tu potrzebujemy... Jeszcze zobaczę tutaj. A, tam było zamknięte. A z tą studnią na środku? Aż zobaczę, czy tutaj coś... To ja nie będę próbował tam skakiwać, bo... Na razie nie, bo na razie nie, się bo nie, to, ten, to, nie, to ma nie ma na razie sensu, tak mi się wydaje. Chociaż próbowałem. A muzyka z Angel of Darkness czasami tak... Bo jest, tak. Jest taka, ale nie wiem, czy to cały czas, czy ja tylko słyszę fragment, bo nie, nie mam... Nie, ja myślę, tak że jest cały czas. No. Cały czas. Chyba, nie wiem, czy z Paryża jakieś... Mm-hmm. Z Luwru? Na ulicy. Albo tak, albo z Paryża, no... Tam z denerwujemy, że na ten klocek nie da się wskoczyć. Ja go przesunę tam pod ten rożek, ale wydaje mi się, że to i tak nic nie da. A jakby tak wyskoczył z tego okna, można tam? No nie. Gdzie jest pułapka? Cały czas słyszę jakieś... Tak, tak. Tam, gdzie sianko było, nie? Aha, okej. No i pytam się dostać. A może tak o? O, tu chciałem, właśnie. A co mi wydało? Czyli nie wiem, jak to teraz powiedzieć. Jak macie tą studnię i po lewej, tam gdzie ten kloc można wysunąć, no. Ten róg jest takie wycięcie, tam byliście, tak? Czy nie? Tam nic nie było? No właśnie, nie byliśmy tam. A, nie da się wejść, no bo jestem... Nie da się wejść na klocka, a tam chcecie. No, to dziwne jest. Mhm. To po co to? Co to jest? Tutaj coś jest? Ja wiecie co, ja idę włożyć te dwa artefakty, bo... Wiecie co, mam klucz. No. Ale wtopił się. Aha. Rusty key. No tak, bo po co? Wiecie co, musicie wejść na samą górę tam... Gdzie był ten rycerz? Gdzie był fioletowy, tak, artefakt. No. Tam na górę. I tam na samym końcu, przez ten balkon taki... Tak. Tam jest taki daszek. No jest daszek, ja się na nim zbaczyłam. No, ale to tam jest takie miejsce przy tym daszku, gdzie można sobie stać. I tu jest normalnie klucz. Aha, jest, widzę to, ale widzicie jak to? Tam przeskoczyć? No tak z rozbiegu ja tak spróbuję, pod kątem jakoś. No głupie to. Nie wiem, czy Daniel dasz radę sobie. No ja to przeskoczyłam całe w ogóle w piździec. Całe to przeskoczyłam. A dlaczego ona się łapie, jak je skacze? Ona coś dziwnie... Dobra. Dobra, mam. No o dobra, Jezu, jestem na górze i trzeba iść dalej, tak? Nic. No, przez przypadek. Masakra jakaś. A stałem tak długo tam. I gdzie trzeba iść? Tam jest... Na samym końcu są takie daszki, widzisz je? Daszki.
No, tam musisz przejść przez ten cały balkon dookoła. Tam no dobra, ten książek. Balkon przejść naokoło, tak? Tak, tak, tam przez te książki wzdłuż. No i tam... Nie wiem, jak to ci wytłumaczyć. A, to daszki są jakieś. No, no, i, tam jest no taki... i tam teraz zauważysz, taki jest, że nie można zjechać. Trzeba przeskoczyć to zjeżdżane, żeby zatrzymać się na takim płaskim podłożu. I tam jest wtopiony... Dobra, klucz. To jakoś będę próbował to przeskoczyć teraz. My to z rozbiegu zrobiliśmy, tak pod ukątem, pod ukosem. Mm-hmm. Okej, okay. Nie. Za pierwszym razem i tak przeskoczyłam cały. No. Ja to całe przeskoczyłam też, także... Czekaj teraz... Dobra, tutaj dziesianko, to ten klucz nie pasuje, a tu? Pasuje do tych po prawej, jak zaczynaliśmy. A, dobra. I srebrne. No właśnie. Orzesz w mordę. Jak tam ci idzie, Daniel? No, robię continue i próbuję tego save'a włączyć, ale jakoś nie... Tak jakby ich nie widzi, nie wiem. Masz problem z save. Dobrze, to zrobimy cięcie i zaraz wrócimy tak, do was. No. Dobra. Dobra, to teraz z tego szkieleta trzeba tutaj... No nie wiem właśnie, czy słuchajcie, zrzucamy go do tej wody, czy co robimy z nim? Lezie tu. Nie, ja bym, wiesz co, nie wiem, czy złoty nie będzie tu do góry potrzebne znowu. Ja wam powiem, poczekajcie, żebyście nie musieli... Do góry? A, tam do góry. Ja bym go, kuźwa, wziął i do tej wody zrzucił. Wypadł. A to co, on chodzi za tobą i on później do tej wody wpadnie, tak? Czy tak? Nie, musisz strzelić z shotguna. No i zrzuciłem go. Dwa strzały i po nim. Tak, cool. Taki jestem. To trzeba ten shotgun wybrać. I tam musisz się ustawić obok tej wody, jak chcesz, nie? Go tam... No, no. To jest taki level up trochę. O Jezus, wyszłam do Windowsa. Okej, okay, działa, A słuchaj, a jak tam ten kluczyk? To jest to? Dobra. Ten złoty, nie wiesz? No właśnie nie wiem, bo chciałam wcisnąć... chciałam wcisnąć kok, a ona mi wyszła do Windowsa. Już ci mówię, bo już jestem na górze. No ja właśnie próbuję się tam dostać, ale... Coś mi to nie idzie. Nie. Nie to? Nie. To może tam, gdzie to sianko? Sianko. Albo tutaj. A, tak. Tam może być sianko. A, albo no, tutaj, fajnie. to... No i do wody wrzuciłem go. Jest. Dobra. Udało ci się? Tak. Wow. Desała, ty masz ten? Trubka? Mam trubkę. On chce gdzieś lata, nie wiem, gdzie. Okej, okay, to o, tak. Jest niebieski. Ja wchodzę tu. Się. To teraz, słuchajcie, klucz, tam dziesianko. Tak. Mhm. No i niebieski o, się niebieski. Pojawia. I mamy wszystkie? A gdzie jest niebieski? A no, tu. No, dziesianko. A bo on mi się zaciął tam przy bramie. Mi się zaciął. No dobra, to co, idziemy... Masz ten? To czekaj, to, nie, to gdzie powinien być ten niebieski teraz? No to tam, gdzie... Zaraz za tobą. Jak włożysz tam, gdzie to sianko było, nie? Wiesz, gdzie sianko? Takie pomieszczenie. No. No, to tam klucz. Powinien być. Na klucz. Mhm. Klucz. Znaczy na klucz. Okay. No. A, bo jestem. Klucz już mamy. Bo klucz już masz. Okej. Okay. A to jest jeszcze dźwignia, w ogóle ja nie zauważyłam. Koło ja myślę, że ten gościu po prostu pomylił się i Goldem napisał, ale to powinno być ten. A po włosku może jakoś inaczej się to pisze? Bo to Włoch. A, to... Myślę, że to by kij nie pisał. No tak. No. Troszkę tak chciał. To zgasiło ogień. Włączyło nam ognia. Mhm. Oj, to teraz, Daniel, będziesz się męczyć, bo znowu trzeba iść na te, wiesz, na te pochylnie. Mhm. No to jakoś to tak już szło jakoś mi, więc to możeś mi się uda. Wiecie co, tam jak się dobrze wymierzy z
To nie trzeba się w ogóle chytać łapkami. Tak? Tylko dobrze skręcić. Mhm. Tak? Aha. Nie trzeba się chytać łapkami, tylko jeżeli wiesz, wystarczająco późno wciśniesz alt. No dobra, mam ten mieczyk, no ale co mi po tym mieczyku? Nie wiem. Słyszę jakiegoś ptoka. Kurde, nie mogę się teraz złapać. Mówisz, nie trzeba, tak? Mhm. Może bym się nie musiał łapać. A, bo to każdy kryształ jakby co innego robi. Widzę. No nie. Cały czas mi spada. Muszę się złapać rączkami. No nie łap się! Kuźwa, no nie mogę. Cały czas mi się obija tą ścianę. Jezus, co ten ptak to jakiś, nie wiem, hardkorowy koksu? No. Kto? Koks. Ptak. Nie znasz? Ptak? No ptak wyskakuje, jak zabierzesz mieczyk. Word. Ale co ja mam z tym... Aha, ten miecz ma tam na dole do tej bramy. Czy jak? Tu nie wiem. Teraz. Tylko, że on mi się zaciął przy suficie. Nie, leci, dobra. Wskoczyłem, ale mam po prostu te przyciski tak zrobione, że... Ja nie wiem, o co chodzi. Spadłeś? Nie, wyciągnąłem broń i wskoczyłem. Okay. W locie, więc jakoś... Można jest. I tak. Tylko nie wiem, czy zapisywać teraz. Więc co? Ten ogień u was ciągle jest, nie? Się. Nie, nie, jak już weźmiesz te wszystkie trzy kolory i przekręcisz dźwignię obok, bo jest jeszcze obok dźwignia, to ogień gaśnie. A ja dźwigni nie zrobiłem. A, no widzisz. Słuchajcie, co my mamy? Boże, bo się zgubiłem. Mamy mieczyk, kurde. Mieczyk, sword. No. Idę jeszcze zobaczyć tam na górze, tam te drugie drzwi, bo tam jest taka... A tu? Taka tu się nie da. Poczekaj, może tu? Tak. Słuchaj, tam gdzie powiedziałeś, że byłeś po drugiej stronie na balkonie, to były zamknięte drzwi. No. I tam jest taka tarcza z mieczami. Jednego miecza brakowało. Dobra. I jak tam, Daniel? No to ja próbuję z powrotem wejść tam. Okej. I jakoś to będzie. Tylko zmienię broń, bo teraz... Ale ogni już nie masz. Nie, już nie. A tu rzeczywiście. Nie powinno być. No, to też sprytne. Tu coś jest. Kolejny klucz. Dziwny hipek w ogóle tutaj jest. Co to jest? A nie było kiedyś takie czegoś już w customie? Gdzieś to widziałem. Co? Takiego ludka, takiego ludka, no. Ja nie widziałam. Mhm. Tutaj nic więcej nie ma chyba. Klucz tylko, tak? No chyba tak. Ale jest, patrz, zapali się pochodnia, może będzie trzeba coś odpalić. Tylko nie masz ma nic. No jest, kurczę. A. Okej. Dobra. Nie podejrzewam tomu o podpalanie pochodnią. No i teraz tego nie zrobię, bo wtedy broń wyciągnąłem, no i się udało, no. A spróbuj się nie łapać. Spróbuj się no nie łapać. No bo się nie łapie. Aha. No i tak jakoś to nie idzie. Tak. No, ona się odbije jakby od tego brzegu. Hihi. Mystery key. O, aha, czyli tak, no, muszę jakby lekko zlecieć i wtedy skoczyć i już i wtedy się złapie, jakby wejdzie. No ale udało ci się. No to tak się udało, tylko teraz dobrze, muszę tylko doskoczyć. Uważaj, żebyś tam... No, żeby nie spaść. Nie spaść, no. Poczekaj. Co z tego, że mamy mystery key, jak ja nie wiem, gdzie go użyć. No tutaj. Gdzie? No to główne wejście tutaj. Obok studni, aha. Obok studni. Mhm, a to jest tutaj, gdzie mi się... Jedno jedyne. Teraz, tak. A ja no nie tutaj... jedno jedyne, bo jest jeszcze tam na górze przecież. Też jeszcze z kluczem coś? No tam, gdzie był mieczyk przecież. Tam było wejście na klucz? Oczywiście. A, to nie zauważyłem. Poczekamy tutaj na Daniela, poczekamy. Tak? Poczekamy, ja robię cięcie. Tak. Dobra. Mamy to. Tak, no i teraz kwestia tego, że to się podpala, nie? O, na suficie są podpowiedzi. A jak jeszcze... Ojeju. Jakie standardy tutaj widzę. No nie? To czyli na te znaki trzeba jakby tak, wylądować, skoczyć. Tak? Żeby... Tak, tak, tak. Dokładnie. Oj, to będzie. Znaczy ja wiem gdzie, ale nie wiem czy się uda. Trzy takie są, tak? Trzy w sumie. No.
Raz, czyli dwa, trzy. Ale ja tylko na dwa skaczę, bo widzę, że nie potrzeba na ten trzeci. Okej. Okay. Pewnie tak. To z boku. I co, powrót taki sam, co? A tu się otworzyło. Chociaż się otworzyło, widzę, u góry jest kratka, nie? To może tą kratką, co? Jezus, jakieś dziecko naprawdę dawało tej larze, bo ja to słyszę. Jak ona skacze, to tak... Zabiło mnie. Czyli nie można tu wrócić w ten sposób, czy da się? Ta klatka jest to ten, nie? Właśnie nie, słuchajcie, bo centralnie pod klatką nie ma tego... No nie ma, bo i palisz się, rozumiem. No właśnie, tak, palę się. No to lipa. Ja wracam tak jak... Normalnie, nie? Standardowo. Ten i ten. Ja to muszę cztery razy sprawdzić, zanim coś zrobię. No tak. I teraz... Jest taki hardcore bez ładowania. Co tak, to, taki co, challenge. Co mamy? Tak. Klucz mamy. I co to tam Krystali na górę? Zetki. Tam... Mi się wydaje, że tak. Mhm. Tam nie są... Coś musi być chyba z tą studnią. Musi coś być. Tak stoi na środku. I ten... Pusta jest. No taka jest, ale jest pusta. Nie będę robić. Gdzie tutaj była? Bo ona jest pełna ziemi. Zasypana. O Jezus. A gdzie tu miałaś wejście na klucz? Na górze gdzieś? Tak, no tam musisz wstąpić sobie, nie? Na górę i po prawej jest wejście na kluczyk. No co? Jezu, nie widzę tego. Tyle razy. Ale tam gdzie manekin? Oj, i tam się wkłada. Jaki manekin? Nie, musisz tu gdzie tak jak skakałeś po mieczyk. Po mieczyk. A tam jest wejście na kluczyk, tak jest, no. Pamiętam. A tu! Ojej, kuźwa, ja w drugiej stronie jestem. I posłuchajcie, pod wodą tam, się drzwi otworzyły. No to jeszcze może jakieś pływanko? No tak. A jak tam, Daniel? No to pierwsze wejść na górę tam? No. Znowu trzeba iść na górę, tak. Ale powiedziałeś, że obcykałeś już. Tak, to... No. Zaraz będę. Tylko muszę... obrócić się i skoczyć. I wyjąć Uzi i shotgun. No. Tylko to jest to, że jak się przyzwyczaisz do tej spacji, żeby skakać, no to już jest problem, nie? No to już wtedy musisz się przyzwyczaić do tego alta. O, dobra, jest. Jestem na górze. No. Teraz tylko, żeby skoczyła. Dobra. I kluczek. Okay. Muzyczka. Dźwignia, ale wiecie co? Braknie. Co ci brak? Tlenu mi braknie. Tlenu? No, kuźwa. A to się gdzieś się tu otworzy. Może ja najpierw zrobię. Gdzie to się otworzy? A tu, zapiszcie, dobra. To zrób save'a, to będę mógł go użyć. Tak, zrobiłem. To jest drama. Tlenowy. No. Tutaj płynę. Ja chyba sobie... Chciałam powiedzieć, że ja sobie użyję apteczek. A co? To intro z tego... Nie. To ja nie wiem, ja nie widzę... Muszę raz zrobić. Przerywa cię DSO, nie wiem o co chodzi. A nie wiem, no bo wczytywałam save'a. Winuję. Tu jest dźwignia podwodna. Na końcu tej sali. Tak, no ja wiem. Aha. Są tu jeszcze jakieś rzeczy... Jezu, aha, i teraz muszę... Co, nie ma... Trzeba... No i nie ma nigdzie po drodze. Kuźwa. No znowu się zawiesiłam przy tych cholernych drzwiach. A te drzwi to gdzie się pojawiły w tej wodzie? Bo... Naprzeciwko, płyń naprzeciwko, jak wpadniesz i po prawej stronie. Aha. Jezu. No, no muszę wypłynąć. Wow. W ostatniej chwili. Ale już... No bez nadziei. Ale już życie szło. Muszę wziąć apteczkę. No ja też pewnie będę musiał. Trudno, niestety. Z tego wszystkiego nie wiem, co to się otworzyło przez tą dźwignię. No ja też nie wiem. A płynie? A tu jest drzwi, o Jezu, no to tak się zlewało, że nie... A klapa na środku, jak tutaj wpływaliśmy. Nie, no to jest straszne, ja muszę zaraz apteczkę. Gdyby to było w Underworld czy coś, to by na E się wciskało, żeby szybciej pływało. No, tak. No. Tu, i tu co trzeba w tym? Nastaw się na to, Daniel, nie wiem, ja użyłam teczki Frodo, też nastaw się na to, że będziesz musiał użyć apteczki. No dobra, ale jestem tutaj w takim pomieszczeniu właśnie w tej wodzie, gdzie są te wszystkie meble, ale nie... No i naprzeciwko... Masz jeszcze jedno pomieszczenie, bo masz w sumie dwa, nie? Tak. No tak, i później jeszcze jedno drzwi i później tam jest co? Dźwignia na ścianie, no.
Dobra, to ja muszę wypłynąć. Naprawdę. Jeszcze tyle, chyba zdążę. Tyle, tyle pływania, żeby wziąć filiżankę z porcelany i no. Panek? Tylko co życie zaczęło mi ten, żeby wrócić, nie? No rozumiem, ale no to jak właśnie przeciągniesz tą dźwignię, jak już wiesz, zlokalizujesz, byś już wiedział, gdzie ona jest, no to nastaw się na to, że trzeba będzie użyć tej apteczki, bo no myśmy użyli w tym razie. Mm. Czyli jak no, ja zrobię PS, to będę lepszy. O. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Że to trzeba będzie marynerowi to podać. No to ta kukła, nie ten manekin. Tak, no. Tak. Przyszło to do głowy. Dobra, i jak się wchodzi do tej, to no. Gdzie ona jest, ta... Zaraz jak wpłyniesz do samego końca, tak? Tak. To no tak na wprost trochę bardziej u góry. Zasłania w sumie tą dźwignię taki stoliczek. Jest. Nie. I co, i trzeba wrócić i wypłynąć z powrotem, tak, teraz? Tak. 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 No. Czyli no jest mniej niż połowa tego, no to już no jest to tak. Dasz radę, tylko że będziesz musiał... No ja użyłam dużej apteczki w każdym razie. Mm-hmm. Ale nawet jakbyś musiał więcej, to myślę, że i tak tutaj chyba nie będziemy potrzebowali tych apteczek. No nie, jakoś to idzie z tą walką i ten... Co jest? Więc nie trzeba. O kurde, to się wszystko wali. Dałem tutaj tą filiżankę temu... No, troszeczkę zeszło mi ten, ale i, nie było źle. I może ja poczekam na Daniela, nie? Dobra, jestem już na tym. Wyszedłeś? Na no. To teraz tą filiżankę... Aha, zabrałeś filiżankę? Z talerzykiem? Gdzie ona była? Wiesz co, ona była w tym pierwszym pomieszczeniu. W podłodze. Mhm. Otworzyła się klapa. Widzisz? A, właśnie, ja tak dziura. Myślałem, że chyba coś... No. Że coś jest chyba otwarte. I tam właśnie jest na dnie ten... No, dobra. Jak wziąłeś ten kask, ten hełm, to nie słyszałeś, jakby się coś waliło? Ja jeszcze wziąłem jakieś lasery. Nie brałem, wziąłem to... Aha. No właśnie nie, jeszcze wziąłem tą filiżankę na razie dałem. Tej kukle, wcale, no. Jednak apteczki są potrzebne. Aha. A było tak dobrze, no. No dobrze, to ja teraz tak... To gdzie weź się później z tą filiżanką, żeby ten... No to ta kukła, nie? Na górę. Tam na górę. Jezu, tu się wszystko wali. Po tych schodach jak się... Tak, na lewo. Nie wali się nic. Tylko takie było jedno. Jeszcze. Deseo, czemu cicho siedzisz? Mów coś. Co no ty ja nam nie robisz? Mogę teraz gadać. Aha, okej. Okay. Musisz no, właśnie. Nie, bo ona tam coś robi. Powiedzieć. Aha, już wiem. No widziałem to na screenach, to coś. A to ja widzisz, nawet screenów nie oglądałam. No. Daniel, dałeś już filiżankę? Dałem. To czyli tam daję. Się otworzy. Bierzesz tą maskę, no i schodzimy na dół. Poczekajcie chwilkę, bo mam cutscenkę. A czekajcie sobie tylko tak po cichutku. Okej. Okay. Można to coś zabić? Można. Jezu. Nawet musisz. Jezu. Aha. Koniec. Jak tam, Daniel? Widzę to coś. No to musisz to ubić. Jakoś. On strzela tymi takimi... No. Mm-hmm. Tak. To wygląda trochę jak te duszki, co do wody trzeba wrzucać. No, trochę tak. Znaczy to on jest jakby boss z czwórki, nie? Tak. Ten taki mini-boss w sumie. Czyli jakby strzela jak tamten, a wygląda jak z Legend, tak? Tak. Tylko, że mi to chyba się nie uda. Tak. Musisz skakać na boki po prostu. Na boki, już. No. Czyli lewo, prawo i jakoś to się uda, tak? I co, jak zabierzesz ten artefakt, to koniec? To jest koniec. A słuchajcie, a jak w ogóle z sekretami w takim customie? Wiesz co, ja zdążyłam zobaczyć przed rozpoczęciem, że nie ma sekretów. A, nie ma sekretów. Dobrze, to ja to zabieram w takim bądź razie. Jak tam, Daniel? Sobie skaczę. Dobrze. Skacz na boki, strzelaj. Jak coś, to jeszcze shotguna masz. Właściwie ja tego nie znałem, tego myku, żeby skakać lewo-prawo, bo ja zawsze po prostu uciekałem. Mm-hmm. No. Nie no, jakoś to chyba idzie. Aj. Co ona mi zrobiła?
No i to koniec, tak? Tak, tak, jak zabierzesz ten artefakt, to koniec. Udało mi się, tak połowicznie powiedzmy. Udało, no. Gratuluję! Takie przeżyłem to one room challenge. Jestem ciekawa waszych ocen. No, wiecie co, chyba niech zostanie tak, jak jest. Czyli tam, no 6,5-7, tak? Jakoś no tak, nie, no ja 6 daję. A, no 6,5 tam, no niech będzie tak, jak było tam. No ja daję 6, patrz, dzisiaj to ja jestem ta wredna. Dobrze, dobrze. A Daniel? A ja nie wiem właściwie, nie mam jakby doświadczenia, porównania, nie? I takiego, no. Więc nie wiem, jak mi dał ten, no. No to ja ci pomogę, podobało ci się czy nie? Tak, znaczy grać z wami, tak. No ale nie, gra to tak jest okej, okay, no. Jest, po pierwsze było ciężko, bo musiałem i tak zmienić tę klawiaturę. Tak. No to ale tak, to jakby to sprawy techniczne, nie? Ale znowu gra sama w sobie była fajna. To szło jakoś. No to jest ta seria tych takich właśnie jednych pokoi, nie? Więc one nie są aż takie skomplikowane. No nie zawsze będziemy ogrywać tylko z 7, 8, 9. Tak, właśnie to też chcieliśmy powiedzieć, że to nie zawsze tak będzie. Sami chcielibyśmy też swoją ocenę dać. Powiem tak, z niszowych customów podjęłabym się właśnie tak, jak jest One Room Challenge, ale czy by wybrałabym na jakąś dłuższą serię coś takiego słabego? To no, szkoda by było może czasu. By było no, czasu. Jest taki wybór, że chyba nie trzeba aż tak, nie? Dobrze, w każdym razie bardzo dziękujemy, Daniel, że tak, że chciałeś z nami zagrać. Zaszczyt z wami zagrać. To o jest Boże, jestem panem. Cała czerwona. Bardzo ci dziękuję, tak, Daniel. Dziękujemy. Zapraszamy. Obiecuję nadrobię jeszcze zaległości, żeby pooglądać te inne odcinki, których nie oglądałem. Trzymamy za słowo. No. I umieramy jeszcze, także kanały są. Prosperują, więc można podać, kiedy się chce je oglądać. Dobra. Chyba nie usunę w nas w najbliższym czasie kanału Frodaty. Jeszcze raz? Że co? Nie, ja nie będę usuwać chyba w najbliższym czasie kanału. No nie, jeszcze się nie wypaliliśmy. Nie, jeszcze jesteśmy. Jeszcze nikt nas tak nie podkurwił. Nie wkurwił nas nikt. Jeszcze hejtów nie było, więc no. Może się zaczną to wtedy. W każdym razie dziękujemy jeszcze raz, Daniel. Jeśli byście chcieli oczywiście z nami zagrać, to ja jeszcze nie pisaliście, to śmiało piszcie. Zawsze w jakimś tam miesiącu ktoś jest. Tak jest. No, to cóż. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszonka. Pa, pa. Pa, pa.